Be here. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. I'm going to explain in layman's terms exactly how laminine works. Chciałbym przedstawić Państwu w takich bardzo normalnym językiem, jak działa laminina. Hopefully I can educate you in a very simple way. Mam nadzieję, że uda mi się przedstawić tą wiedzę, zapewnić Wam edukację w prosty sposób. How this miracle product can do so well for you. I wyjaśnić, w jaki sposób ten cudowny produkt tak dobrze na nas wpływa. And then after I talk about laminine and omega, i po tym jak już opowiem na temat produktów laminina i omega, then I will talk about the studies that are published. Chciałbym też powiedzieć parę słów na temat badań, które zostały opublikowane. Because we as doctors do not believe in testimonials. Bo my jako lekarze nie do końca wierzymy w świadectwa, które nasi pacjenci dają. We believe in studies that prove the testimonials. Wierzymy raczej w badania, które są poparciem tych świadectw składanych przez naszych pacjentów. Okay, it is called Laminine. Produkt ten nazywa się Laminine, czyli 9. Reason it's called 9. Dlaczego jest ta dziewiątka w nazwie? Is because on the ninth day. Powód jest taki, że w 9. dniu the chicken grows the fastest. W 9. dniu po inkubacji jajko, czy tam kurczak, którym nim jest, najszybciej wzrasta, najszybciej się rozwija. It's 1000 times faster than any other day. W tym akurat dniu ten proces przebiega 1000 razy szybciej niż w każdym innym dniu. And the only other place that you can find the extract. I jedyne inne miejsce, gdzie można znaleźć podobny ekstrakt, is in the placenta of a pregnant woman. To jest łożysko ciężarnej kobiety. So the egg with the yolk. A więc mamy jajko i żółtko. On the ninth day we extract the extract out. I w 9. dniu pobieramy ekstrakt. To jest właśnie 9. dzień po inkubacji jajka. So that extract is the secret of laminine. I ten ekstrakt, ten wyciąg jest tak naprawdę całym sekretem, tajemnicą lamininy. There are 3 parts of laminine. Laminina ma 3 elementy. Laminine, the L, has czyli laminina, czyli to nasze L, tak, ma 3 elementy. The first part is something called FGF. Pierwszy element określamy skrótem FGF. That is what we call the fibroblast growth factor. Jest to tak zwany czynnik wzrostu fibroblastów. The growth factor is the actual extract that we take out on the ninth day. To jest dokładnie ten ekstrakt, ten wyciąg, który pobieramy w 9. dniu. Then the second part is the plant amino acids. Drugi element to jest aminokwas pochodzenia roślinnego. And the third part is the fish protein. Trzeci element to jest białko pochodzenia z ryb. So these are the 3 parts of laminine. To są 3 elementy, 3 składniki lamininy. The amino acids and proteins together will give us the 22 amino acids in our body. Te aminokwasy i białka, które dostarczamy, pozwalają nam w sumie zapewnić zapotrzebowanie na 22 aminokwasy, które są potrzebne w naszym ciele. Now, this is what we're going to call a normal cell. Powiedzmy, że to jest tak zwana normalna komórka. You are aging from the day that you are born. Ale od momentu, kiedy się urodziliśmy, każdego dnia starzejemy się. So the cell gets a little bit damaged as you're aging. I w miarę starzenia się nasze komórki troszeczkę się niszczą. So we have something very important that God has given us. Mamy jednak coś bardzo ważnego, co dał nam Bóg. That exists in our brain, stomach, heart, lung, all over our body. Co istnieje w naszym mózgu, żołądku, w sercu, w całym naszym ciele, w płucach. They are called adult stem cells. Są to tak zwane dojrzałe komórki macierzyste. The stem cells surround every organ. Komórki macierzyste otaczają każdy narząd. They are specific for that organ. Są szczególne dla każdego narządu. The problem is that for the most part they are dormant or asleep. Problem polega na tym, że przez większość czasu one są w takim stanie uśpienia. The way that laminine works. To jak działa laminina? Is that the FGF will come and stimulate the adult stem cell. Polega na tym, że czynnik wzrostu fibroblastów stymuluje nasze dojrzałe komórki macierzyste. The adult stem cell will then use the amino acid. Dojrzałe komórki macierzyste wykorzystują także aminokwasy and the proteins i białko to stimulate and build, repair, rejuvenate. Aby stymulować, budować, naprawiać i odmładzać the normal cell, normalne komórki, back to normal. Aby wróciły do tego swojego pierwotnego wyjściowego stanu. And that's it. I to tyle. That is all that laminine does. I to jest wszystko, co robi laminina. Now, really, when you look at this, teraz jak się temu przyjrzymy, these are your adult stem cells. To są nasze dojrzałe komórki macierzyste, healing themselves, które tak naprawdę same się uzdrawiają. So your body is healing itself. Albo możemy powiedzieć innymi słowy, że nasze ciało samo się leczy, samo się uzdrawia. Because the only thing the FGF does is stimulate the adult stem cell. Bo jedyna rzecz, którą robi FGF, to jest właśnie stymulacja dojrzałych komórek macierzystych. And by utilizing the amino acids and proteins, poprzez wykorzystanie aminokwasów i białek, it will repair a cell back to normal. Nasze komórki mogą być niejako przywrócone do stanu normalnego. Now, because you have adult stem cells everywhere, remember, in your brain, in your stomach, heart, lungs. Z tego faktu, że mamy te komórki macierzyste właściwie we wszystkich naszych narządach, w mózgu, w żołądku, w sercu, w płucach, the laminine will help many conditions. Laminina jest bardzo skuteczna, aby pomagać w przypadku wielu problemów, wielu chorób. And that's why we have 9 benefits of laminine. Dlatego też mamy 9 takich korzyści wypływających ze stosowania lamininy. Doctors like mnemonics because it helps us remember things. Lekarze lubią różne takie techniki pamięciowe. Pomaga nam to zapamiętywać fakty. So we have a mnemonic A, B, C, D, E, F, S, S, F. A więc mamy literki od A do F i jeszcze 3 S-y. So I can remember all the benefits. Dzięki temu mogę zawsze zapamiętać te 9 korzyści z lamininy płynących. The first benefit is anti-aging. Pierwsza korzyść związana jest z działaniem antystarzeniowym się, tak? Czyli spowalnianie procesów starzenia się. And that's why it helps your joints. Dlatego też laminina jest tak tak korzystna dla naszych stawów. B is for brain. Literka B to będzie brain, czyli mózg. Helping your memory. Pomaga w przypadku problemów z pamięcią. C is for collagen. C to kolagen. Helping your skin. Tutaj mamy korzystne działanie na naszą skórę. D is for DHEA. D to jest DHEA, which is the hormone that increases libido. Czyli jest to hormon podnoszący nasze libido. E is for energy. E to energia. Many of you have taken this laminine, get more energy from it. Wiele osób, które zażywają lamininę, czuje, że ma więcej energii właśnie dzięki temu produktowi. F is for fast muscle recovery. F to jest szybka regeneracja mięśni. The first S is one of the most important. Ten pierwszy zestaw, tak, jest bardzo ważny. My mamy pierwsze S, również ważne. Laminine has been proven to decrease stress. Wykazano, że laminina obniża poziom stresu. It decreases stress because it decreases the hormone cortisol. Obniża poziom stresu, gdyż obniża poziom hormonu o nazwie kortyzol. Stress is measured by the amount of cortisol in your body. Stres można niejako zmierzyć, mierząc poziom kortyzolu w organizmie. So we want to decrease the stress, and that's what laminine does. A więc chodzi nam o to, żeby dążymy do tego, żeby obniżyć poziom stresu, i między innymi jest takie działanie lamininy. We have a little dog named Trixie. Mamy takiego małego psa, który ma na imię Trixie. The veterinarian who brought the dog to me. Weterynarz, który przyniósł mi tego psa. Told me the dog had something called Cushing's syndrome. Mówił, że ten pies ma coś takiego, co nazywa się zespół Cushing. Cushing's syndrome is when your cortisol is very high. Jest to taki stan, gdzie poziom kortyzolu jest bardzo wysoki. You have a moon face and you're very heavy. Czyli to jest taka sytuacja, że twarz jest taka księżycowata, owalna, tak, i duży ciężar. We put Trixie on laminine. Zaczęliśmy podawać Trixie lamininę. We have proof with lab tests. Mamy dowody potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych, że w ciągu roku where the cortisol went way, way, way down back to normal. Poziom kortyzolu powoli spadał, aż znacznie spadł do poziomu normalnego, zdrowego. And that was all based on the laminine. I wszystko to było wynikiem działania lamininy. The second S is for sleep. Teraz mamy drugie S, czyli sen. Because it increases what we call REM sleep. Jest tak z tego powodu, że laminina wpływa na tak zwaną fazę snu REM, czyli ta faza gwałtownych ruchów gałek ocznych. To jest najgłębsza faza snu, którą doświadczamy. And the last S is for serotonin. I ostatnie S odnosi się do serotoniny. Serotonin is increased. Poziom serotoniny jest podwyższony. We have proof again with lab tests. Mamy tutaj na to też dowody wyników badań laboratoryjnych. Serotonin is the happy hormone. Serotonina jest tym hormonem szczęścia. So as the happy hormone, it makes you feel better. Czyli hormon szczęścia sprawia, że czujemy się lepiej. The number one salesman, the diamond placement owner in our company. Osoba zajmująca się sprzedażą, no jedna z najwyższej półki, tak, w naszej firmie, diamentowy poziom. Started taking laminine when his mother and brother died. Ta osoba zaczęła brać lamininę, to było po śmierci matki i brata. So obviously he was very sad. Oczywiście te okoliczności sprawiły, że ta osoba była pogrążona w ogromnym smutku. So it took him out of his sadness. Produkt ten pomógł mu jakby poradzić sobie z tym smutkiem. And he started sharing laminine with everyone. I po tym fakcie, po tym doświadczeniu, ten człowiek zaczął dzielić się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem związanym z lamininą ze wszystkimi. If you go to your doctor and you are depressed, jeżeli, powiedzmy, odczuwacie stany depresyjne i poszlibyście do lekarza, your doctor will give you a drug called an SSRI. To lekarz prawdopodobnie przepisałby jakiś lek, czy przepisze jakiś lek z grupy SSRI, which are serotonin reuptake inhibitors. To są specjalne leki, inhibitory wchłaniania serotoniny. These drugs you know as Prozac, Paxil, Zolo. Czyli takie produkty Prozac, Paxil, Zolo. But those drugs have side effects. No dobrze, ale te leki mają swoje skutki uboczne. One of the side effects is suicide. Jednym ze skutków ubocznych mogą być myśli samobójcze. So you never have to take these drugs again. Ale nie mam konieczności, aby zażywać takie leki. Because laminine increases serotonin just like these drugs do. Dlatego, że laminina podnosi poziom serotoniny, czyli działa dokładnie w taki sam sposób jak te leki. So if you are sad and depressed, you can take laminine instead of taking those drugs. Czyli jeżeli czujemy się w stanie depresyjnym, to zamiast brać Prozac, możemy wziąć zdrową lamininę. I'm going to talk a little bit about Omega. Chciałbym teraz powiedzieć parę słów na temat tego produktu Omega. We all have a degenerative disease called atherosclerosis. Wszyscy mamy, w jakiś sposób doświadczamy takiej choroby degeneracyjnej, czyli miażdżycy. Atherosclerosis is clogging in the vessels. Polega ona na tym, że nasze naczynia krwionośne ulegają zablokowaniu powoli. When we are a baby, our vessels are very clean. Gdy jesteśmy dziećmi, nasze naczynia krwionośne są bardzo czyste. When we turn 12 and 13 and start eating hamburgers and french fries and pizza, kiedy mamy już tam, nie wiem, 11-13 lat, zaczynamy jeść frytki, hamburgery, pizzę. We start to clog our vessels and become smaller. Zaczynamy powodować, że nasze naczynia krwionośne się blokują i prześwit jest coraz mniejszy. And as we get a little older, we clog it more with calcium in the walls. Potem jeszcze z wiekiem pojawiają się złogi wapnia w naczyniach krwionośnych. And eventually in our 40s and 50s, the high blood pressure comes and it closes. Potem jeszcze mamy tak 40, 50, nagle nie wiadomo skąd nadciśnienie i nagle te naczynia krwionośne się zamykają. If it happens in your heart, it's a heart attack. Gdy takie coś ma miejsce w okolicach serca czy w sercu, prowadzi to do zawału serca. If it happens in your neck, it's a stroke. Jeżeli to jest tętnica szyjna, to będzie prowadziło to do udaru. So there is a process here that is a degenerative disease. Jest to pewien proces, który opisujemy jako chorobę degeneracyjną. Now the blood is trying to run through, but it gets blocked first with oxidation. A więc tak, krew próbuje płynąć swobodnie, ale najpierw nastaje zablokowana poprzez procesy oksydacji, utleniania. Then we get what's called LDL, which is the bad cholesterol. Potem zaczyna nam się odkładać LDL, czyli tak zwany zły cholesterol. And then we get calcium that starts to clog the artery. Potem jeszcze do tego dochodzi wapń, tak, które zaczyna zatykać nam nasze tętnice. And then we get high blood pressure that pushes from the outside. Nadciśnienie, które powoduje nacisk z zewnątrz. And then we get the clogging. I okazuje się, że nasze naczynia krwionośne, nasze tętnice są zatkane. So the blood cannot go through. W tej sytuacji krew nie może spokojnie, swobodnie przepływać. Again, if it's in your heart, it's a heart attack. If it's in your neck, it's a stroke. Jeżeli ma to miejsce w naszym sercu, prowadzi do zawału serca. Jeżeli na przykład w tętnicy szyjnej, może prowadzić do udaru. We are all going to need a bypass. I nagle się okazuje, że każdy w pewnym momencie potrzebowałby mieć operacje i bypassy. You, me, her, all of us. Ty, ja, ona, każdy. because of how we eat. Wynika to z tego, jak jemy. Because of the kielbasa sausage. Kiełbasa, ta, którą sobie spożywamy. It's everywhere. Tak jest wszędzie. A bypass is very simple. Można powiedzieć, że takie bypassy prosta rzecz. Take a vein from your leg. Bierze się żyłę z nogi. Put it over here, then the blood can go this way. Przyczepiamy to do naszych naczyń krwionośnych, robimy taką obwodnicę, tak, i krew może spokojnie płynąć. And you have a big scar on your chest. Tak, tak, ale kończy się to. Mamy wielką bliznę na klatce piersiowej i jeszcze musimy za to zapłacić $60,000. So we have to prevent this. A więc musimy temu zapobiegać. So how do we prevent it? W jaki sposób? We can prevent it with omega. Omega. Omega has omega 3, 6 and 9. Omega posiada w swoim składzie omega kwasy omega 3, 6 i 9. Coenzyme Q10. Koenzym Q10 and vitamin K2. I witaminę K2. So, but coenzyme Q10 is an antioxidant. Koenzym Q10 jest antyutleniaczem. So it stops the oxidation. A więc zatrzymuje te procesy oksydacyjne. Omega 3, 6 and 9 will bring in something called HDL. Kwasy omega 3, 6 i 9 wprowadzają takie związki, które zamiast LDL wprowadzają HDL. Because it cleans the LDL. Ten dobry cholesterol, który zastępuje zły cholesterol. And vitamin K2 is miraculous. Witamina K2 jest, można powiedzieć, cudowna. Because it stops the calcium from depositing in the arteries. I zatrzymuje odkładanie się wapnia w naszych tętnicach. And puts the calcium in your teeth and bones. Zamiast tego kieruje wapń do naszych zębów, do naszych kości. So all of these ingredients. Wszystkie te składniki. Clean all the vessels. Oczyszczają nam nasze naczynia krwionośne. So that the blood can go through. I dzięki temu nasza krew może spokojnie przepływać. So everyone should take omega. Można powiedzieć, że każdy powinien zażywać ten produkt omega razem z lamininą. I am always asked how long do I have to take laminine. Zawsze zadaję, usłyszę takie pytanie, jak długo powinniśmy zażywać omega z lamininą. Well, since you are aging every day, jako że proces starzenia dzieje się każdego dnia, you should be taking laminine every day. Powinniśmy też zażywać lamininę codziennie. Since this degenerative clogging happens every day, jako że ten proces degeneracyjnego blokowania naszych żył, tętnic, omega every day. Dzieje się codziennie, powinniśmy zażywać omegę też codziennie. Okay, next thing. And how they can help you. I przedstawię, w jaki sposób mogą one wam pomóc. And for you, I have it in Polish. I specjalnie dla was mam wersję polską prezentacji. Okay. I'm not going to read the Polish. Nie będę czytał tego, co jest napisane po polsku. But since I know these slides so well, ale znam dobrze te slajdy. I will be able to explain it in English. Wyjaśnię wam po angielsku, o co chodzi. Okay. The CEO of the company, nasz dyrektor generalny firmy, came to me and said, after 2 years. People taking laminine find that it's not working as well. Zwrócił się do mnie z takim zapytaniem, jak to jest, że ludzie biorą na przykład lamininę przez 2 lata i nagle się okazuje, że ona wcale tak skutecznie nie działa. So what do you think is the problem and what can we do about it? Zapytał, no więc jaki twoim zdaniem jest problem i co możemy zrobić, żeby go rozwiązać? First I said, well, they may not be absorbing the whole product. Więc pierwsza rzecz, jaką zaobserwowałem, to było fakt, że być może nie następuje właściwe wchłanianie produktu w układzie pokarmowym. So in the digestive system we have to do something. Więc musimy zrobić coś z układem pokarmowym. They may have atherosclerosis and maybe it's not getting through the blood. Być może osoby też mają miażdżycę, a więc produkt w sposób niewłaściwy krąży poprzez, nie jest transportowany właściwie przez nasze naczynia krwionośne. Or they may have a problem on the target organ because of the immune system. Być może też jest problem z dotarciem substancji właściwej do docelowego narządu, bo jest problem z układem odpornościowym. So all three of these, a więc wszystkie te trzy elementy could have a problem that would stop you from the laminine from getting to where it's got to go. Wszystkie te trzy elementy dotyczące trzech takich układów w naszym organizmie, być może one stanowią przeszkody, dlaczego laminina nie dociera tam, gdzie powinna. I want to make an analogy to the house. Chciałbym tutaj zrobić taką analogię i wytłumaczyć to na przykładzie domu. And how you take care of your house. To jak zajmujemy się domem. First of all, laminine is the foundation of the house. Po pierwsze, laminina jest jak fundament domu. Then omega is like the ventilation of the house. Omega będzie tak jak system wentylacyjny. And digestive is like the plumbing of the house. A digestive to jest to, co robią wszystkie te rury, tak, w naszym mieszkaniu, czyli praca, którą wykonuje hydraulik. Immune is like the walls of the house. Immune działa jak ściany chroniące dom. So together laminine can get to where it's got to go, but only with the help of omega, digestive and immune. Więc można by powiedzieć, że tak naprawdę laminina może w pełni zadziałać, dotrzeć tam, gdzie musi, jeżeli mamy do tego działanie wzmocnione poprzez digestive, immune i omega. Now the foundation of the house is crucial. Oczywiście ten fundament domu jest podstawowy. But again with the support of the other three. Ale najlepiej działa, jeżeli mamy jeszcze dodatkowe trzy elementy. Now, our first problem is in the digestive system. A więc tak, pierwszy problem napotykamy w układzie trawiennym. You take the capsule, it's got to go through the entire digestive system to be absorbed into the bloodstream at the small intestines. Więc tak, połykamy kapsułkę, która sobie gdzieś tam przechodzi przez nas układ trawienny. Chodzi o to, żeby substancje w niej zawarte były wchłaniane w jelicie cienkim. And you can see it has been proven that by 10% it keeps decreasing. I zostało udowodnione, że podczas każdej dekady naszego życia o 10% spada nasza zdolność wchłaniania. That is the pancreatic hormone. Dotyczy to hormonów trzustkowych. Those enzymes, by the time you are 60, you only have half of them. Czyli to są enzymy, które powiedzmy, gdy osiągniemy wiek 60 lat, są już na poziomie połowy tego, co mieliśmy wyjściowo. Now remember, you cannot digest food without pancreatic enzymes. Pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy w stanie trawić pożywienia bez enzymów trzustkowych. Carbohydrates, proteins, fats, all have their own pancreatic enzymes. Więc żeby strawić czy węglowodany, czy tłuszcze, czy białka, potrzebne są odpowiednie enzymy trzustkowe. So the problem, since we have less enzymes, a więc tak, mamy mniej enzymów w naszym układzie trawiennym. Here are the enzymes. To są te enzymy zaznaczone jako E w jelicie cienkim. Those enzymes we need more enzymes. Musimy te braki uzupełnić, potrzebujemy ich więcej. Along with the pre and probiotic. Oprócz tego dostarczamy również prebiotyki i probiotyki. That's the carbs, the protein and fats. Chodzi o to, abyśmy należycie trawili białka, węglowodany i tłuszcze. So the answer is that the digestive will give you more enzymes. Czyli digestive, ten produkt, daje nam więcej enzymów w naszym układzie trawiennym. We actually have 11 enzymes. Mamy 11 enzymów. Then once it is absorbed in the small intestine, teraz jak produkt zostanie już wchłonięty w jelicie cienkim, it has to get through, the blood has to get through without all of the atherosclerosis. musi zostać równomiernie rozprowadzony poprzez nasze naczynia krwionośne, które nie mogą być zablokowane przez miażdżycę. So then we clean this out. Próbujemy to oczyścić with omega, stosując omega, allowing the blood to go through. Dzięki temu krew przepływa swobodnie. Then once we get to the actual target organ, kiedy już dotrzemy do właściwego narządu docelowego, we know already from many studies that we have less immune strength. Okazuje się z naszych badań, że wraz z wiekiem obniża się nasza siła, nasz potencjał układu odpornościowego. So the answer is to increase that strength by increasing the B cells, T cells and natural killer cells. W jaki sposób możemy temu zaradzić, aby podwyższyć liczbę komórek B, T i NK, czyli naturalnych zabójców? So that's why we have immune. Dlatego też mamy produkt o nazwie Immune, which has three unique parts, który ma trzy takie bardzo szczególne, unikalne elementy w sobie. Vitamin C, the OptiShield blend and the herb and botanical blend. Czyli mamy witaminę C, mamy mieszankę zawierającą o nazwie OptiShield i mieszankę zawierającą zioła i preparaty botaniczne. That will cause an increase in B cells, T cells and natural killer cells. Działanie tego preparatu polega na tym, że zwiększa się liczba komórek B, T i NK. So, by increasing that, we give an immune boost and the product works all the way through in synergy. Dzięki temu poprawiamy działanie naszego układu odpornościowego i produkt może zadziałać w pełnej synergii. So Laminine works better when you take omega, digestive and immune. Można powiedzieć, że tak naprawdę laminina działa bardziej skutecznie, jeżeli zażywamy ją razem z preparatem omega, digestive i immune. Now I'm going to talk about the studies. Teraz chciałbym powiedzieć parę słów na temat badań. First of all, doctors only accept studies that are double-blind and placebo-controlled. Tak naprawdę najważniejsze jest, żeby zaznaczyć, że lekarze uznają tylko wyniki badań, które były prowadzone na zasadzie próby, podwójnej ślepej próby z udziałem grupy kontrolnej, placebo. So, what is double-blind? Co to znaczy podwójna ślepa próba? I am the researcher. Ja jestem badaczem, tak, naukowcem. He is the participant. Tutaj mamy członka, osobę, która uczestniczy w badaniu. I am going to give him an empty a bottle. Daję osobie uczestniczącej w badaniu. A white bottle. Opakowanie, białą butelkę. With a number on it. Gdzie nie ma żadnej etykiety, jest tylko cyfra jakaś. I don't know if it's placebo or laminine. Ja jako naukowiec sam nie wiem, czy tam w środku jest placebo, czy tam jest laminina. He doesn't know if it's placebo or laminine. Osoba, która zażywa produkt, nie wie, czy zażywa placebo, czy lamininę. So I am blind, he is blind. Czyli ja niejako daję na ślepo, osoba zażywa na ślepo, tak? Podwójna ślepa próba. All the bottles look the same. Wszystkie opakowania, wszystkie butelki wyglądają tak samo. We don't know what's inside of them. Czyli jakby prowadząc badanie, nie wiemy, co jest w środku. So we take his blood before the study starts. Pobieramy krew u osób uczestniczących w badaniu przed rozpoczęciem badania. And then we take the blood at the end of the study. I powtarzamy badanie na koniec okresu badania. Once the study is done, po zakończeniu prób, po zakończeniu tego okresu badawczego, we rip the envelope open. Otwieramy kopertę. And then we find out who is placebo and who is laminine. I według tych informacji, kodów cyfrowych, wiemy, kto zażywał placebo, a kto z badanych zażywał lamininę. In 2015 I did the omega and laminine study. W 2015 roku przeprowadziłem badania dotyczące lamininy i omegi. There were three groups. Badanie obejmowało trzy grupy. The first group is placebo. Pierwsza grupa to były osoby zażywające placebo. The second group was Omega. Druga grupa zażywała omegę. And the third group was Omega with laminine. Trzecia grupa omega i laminina. So, what were the results? Jakie były wyniki? Now remember, in the beginning we were testing cholesterol. I na początku badaliśmy poziom cholesterolu, LDL, tego złego cholesterolu LDL, trójglicerydów and blood pressure. I ciśnienie krwi. So we tested everything with blood before they started. Wszystkie te badania, znaczy według krwi określiliśmy poziom wszystkich tych czynników. These are the three different groups. I mieliśmy trzy grupy. The placebo group, when we check the results, we take the blood at the end again. Na koniec badania okresu badawczego pobraliśmy znowu krew i wykonaliśmy próby. The placebo continued to rise. W grupie placebo wszystkie te poziomy tych substancji były w tendencji wzrostowej. The omega went down. W grupie z omega okazało się, że spadły. Which is good. Co było dobre. But the omega and laminine went way down. Natomiast w grupie, która zażywała omega i lamininę, to poziom tych substancji, te wyniki spadły w bardzo znaczący sposób. Proving without a doubt. Był to dowód bez żadnych wątpliwości. That all of these dropped with the omega. Na to, że wszystkie te czynniki, wszystkie te wartości, odnotowaliśmy ich spadek na skutek działania omegi. And dropped even further with laminine and omega. Ponadto spadek ten był bardziej znaczący w przypadku zastosowania łącznego omegi i lamininy. And the most impressive thing was that triglycerides. Najbardziej imponujące było to, że trójglicerydy, which are very hard to get down, które tak naprawdę bardzo trudno obniżyć poziom trójglicerydów. Dropped by 58%. Odnotowaliśmy spadek o 58%. That is amazing. To jest niesamowite. Now the second study that was published in the PDR. Drugie wyniki badań, które zostały opublikowane w tym wademekum PDR. Was in 2016. Badanie to było prowadzone w 2016 roku. We measured something called hemoglobin A1C. Mierzyliśmy poziom tej hemoglobiny A1C, tak zwanej słodkiej hemoglobiny. Those of you who have family members that have diabetes know what that is. Te osoby, które mają w rodzinie na przykład osobę chorą na cukrzycę albo kogoś znają, wiedzą dokładnie, co to jest. It is the measure of sugar. Jest to pomiar cukru over 90 days. Średnia wartość w okresie 90 dni. That measurement gives us a number. Czyli w wyniku takiego badania mamy pewną wartość liczbową. If it is less than 5.4, at least in America, jeżeli ta wartość wynosi poniżej 5,4, przynajmniej takie normy są w Stanach Zjednoczonych, mówi się, że osoba jest zdrowa. If it is greater than 6.7, it is diabetes. Jeżeli ten wynik jest powyżej 6,7, to osoba jest diagnozowana jako chora na cukrzycę. Diabetes type 2. Cukrzyca typu drugiego. If it is between 5.4 and 6.7, jeżeli to jest wartość pomiędzy 5,4 a 6,7, it is pre-diabetes. Czyli taka osoba jest określana jako stan przedcukrzycowy. So you go to your doctor, he measures your blood. A więc idzie do lekarza, lekarz mierzy poziom cukru we krwi. He tells you you're pre-diabetic. I powiedzmy, diagnoza jest pan, pani zagrożony cukrzycą. You are going to be diabetic in a month, or at least tak, 90 days. Za miesiąc, za 90 dni ten stan się może zmienić, może ten stan rozwinąć się w cukrzycę. If you don't change what you eat, and different ways of life. Diety, nie zmieni się stylu życia. So what we did is we had three groups. I teraz tak, na czym polegało to badanie? Mieliśmy trzy grupy. The first group again is placebo. Czyli tak, pierwsza grupa to była grupa placebo. Group B took laminine. Grupa B zażywała lamininę. And group C were diabetic, so they had diabetic medicines. Grupa C to byli pacjenci już z zdiagnozowaną cukrzycą, a więc brali leki na cukrzycę. Plus laminine. Do których dołożyliśmy jeszcze lamininę. So the results were the following. Jakie były rezultaty? Remember, this is pre-diabetic. Pamiętajcie, to są te wartości dla grupy. We don't want them to become diabetic. Przedcukrzycowej, tak? Czyli chcemy zadziałać w ten sposób, żeby te osoby zagrożone cukrzycą nigdy tej cukrzycy tak naprawdę u niej nie stwierdzono. The placebo group. I'm sorry. Went up. Teraz tak, te wartości, o których mówimy, ta hemoglobina A1C w grupie placebo wzrosła. The laminine group went down. W grupie, która była na lamininie, ten czynnik spadł. Proving that laminine can stop people from becoming diabetic. I był to dowód na to, że laminina może pomóc pacjentom w tej grupie przedcukrzycowej, żeby nie zachorować na cukrzycę. Diabetes is a big problem in the world. Cukrzyca jest bardzo dużym problemem na świecie. Over 200,000 people every year become diabetic. Ponad 200,000 osób każdego roku choruje na cukrzycę. We have proven that by taking laminine, udowodniliśmy, we can stop them from becoming diabetic. Że poprzez zastosowanie lamininy możemy zapobiegać temu, żeby ludzie nie zachorowywali na cukrzycę. Now something very interesting happened in this group. W tej trzeciej grupie wydarzyło się coś bardzo interesującego. They only went down a little bit. Tutaj spadek tego wskaźnika był niewielki. But one of the patients was a dentist. Jedna pacjentka, osoba, która była dentystą, actually was on insulin. Tak naprawdę, przystępując do tego badania, brała już insulinę. So she was on insulin and two medications. Brała insulinę i jeszcze dwa leki cukrzycowe. After we added the laminine for 90 days. Po tym jak daliśmy do tej terapii jeszcze lamininę na okres 90 dni. Her doctor took her off the insulin. Jej lekarz podjął decyzję, aby zaprzestała już brania insuliny. The laminine worked so good. Laminina zadziałała tak dobrze, that it dropped the sugar enough that she could lose the insulin. Że obniżyła poziom cukru na tyle, że insulina podawana nie była już konieczna. Those are amazing results. To są naprawdę niesamowite wyniki. So you can see that if you give a patient that is pre-diabetic laminine. A więc widzicie, że jeżeli pacjentowi, który jest w stanie przedcukrzycowym, podamy lamininę, you can stop a person from becoming diabetic. Możemy pomóc osobie jakby prewencyjnie, aby nie zachorowała na cukrzycę. So those two studies are published. Te dwa badania wyniki tych badań zostały opublikowane. We have 6 more studies that we're doing right now. Mamy w tej chwili 6 innych projektów badawczych, które są realizowane w tej chwili. And we will publish those as well. Też je opublikujemy. But right now we have this study being done internationally. Ale w tej chwili powtarzamy to badanie w skali międzynarodowej. So we have patients right now that are being tested in the Philippines, Indonesia and Australia. Mamy w tej chwili pacjentów, którzy biorą udział w tym badaniu, w tej próbie na Filipinach, w Indonezji i w Australii. And as of a couple days ago, some in Germany. Od kilku dni też mamy lekarzy z Niemiec. And I want to add doctors here in Poland. Chciałbym też tutaj zaangażować lekarzy z Polski w ten projekt badawczy. So if any of you are physicians, please come and see me after it's over. Więc jeżeli ktoś jest z was lekarzem i chce brać w tym udział, to zapraszam do kontaktu po spotkaniu. Because we want an international study. Bo chcemy, aby to badanie miało charakter międzynarodowy. Okay, and then I'm going to talk about my own personal testimonial and a testimonial of someone that's very close to me. Teraz chciałbym przedstawić świadectwo moje osobiste i osoby, która jest mi bardzo bliska. I started taking Laminine when I first started working for the company. Zacząłem brać lamininę od momentu, kiedy zacząłem pracować dla firmy. The first month it was one twice a day. Na początku było to po jednej kapsułce 2 razy dziennie. Now I was a professional kickboxer. Byłem przez jakiś czas profesjonalnym, czy zajmowałem się kickboxingiem profesjonalnie. W 70-tych latach byłem troszeczkę szczuplejszy. Second month, 2 twice a day. Potem tak, po drugi miesiąc zacząłem brać lamininę 2 kapsułki 2 razy dziennie. And I said, oh, this doesn't work. Mówię, chyba to nie działa. So the third month I took 3 twice a day. W trzecim miesiącu zacząłem brać 3 kapsułki 3 razy dziennie. 3 kapsułki 2 razy dziennie. And then I came home and told my wife I can kick the bag again and I don't have any knee pain. I powiedziałem, wróciłem do domu kiedyś i mówię, że nie, kurczę, no znowu mogę kopać ten worek treningowy bez żadnego bólu w moich kolanach. And then I went down to 2 and then 1. I potem zacząłem redukować dawkę, czyli z 3 na 2. Potem na 1, 2 razy dziennie. So I can do 1 twice a day now. Czyli w tej chwili biorę po 1 i 2 razy dziennie.